W Gdańsku uczczono dziś pamięć pocztowców, którzy 82 lata temu, dokładnie 5 października 1939 roku, zostali rozstrzelani przez Niemców. Obrona budynku Poczty Polskiej w wolnym mieście Gdańsku to symbol heroicznej walki pracowników poczty, którzy 1 września 1939 roku odważnie odpierali szturm hitlerowskich wojsk. Decyzja o ich kapitulacji zapadła po 14 godzinach bohaterskiej obrony. Padły pierwsze strzały. Jako pierwszy zginął dyrektor poczty Jan Michoń. Wkrótce po nim naczelnik poczty Józef Wąsik. 38 pocztowców, którym odmówiono prawa do obrony, skazano na śmierć przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano 5 października 1939 roku. Niemcy nie mieli prawa wykorzystać dekretu, którego użyli do skazania polskich pocztowców do tego, aby określić ich działania 1 września, ponieważ dopiero od 3 września mogli tego dekretu tak naprawdę używać. A pamiętajmy też o tym, że Poczta Polska była zgodnie z traktatem wersalskim placówką polską, czyli powinna być traktowana jako na zasadach eksterytorialnych w wolnym mieście Gdańsku. Zwraca uwagę dr Daniel Czerwiński z gdańskiego IPN. Dziś pamięć pocztowców uczczono w Gdańsku. Oni tutaj byli symbolem polskości Gdańska. Stali się teraz pomnikiem. Myślę, że ich poświęcenie, ich patriotyzm jest dla nas wszystkich wzorem. Powinniśmy tą historię przypominać. Nie wolno nam zapomnieć. Nie wolno zapomnieć nam o ludziach, którzy wtedy gotowi oddać swoje życie za wolność, za godność, stanęli w obronie ojczyzny. Podkreśla wojewoda pomorski Dariusz Drelich. O potrzebie pielęgnowania historii o gdańskich pocztowcach mówił także obecny na uroczystościach prezes Stowarzyszenia Godność Czesław Nowak. Wśród tych grobów obok stoją również upamiętniające sarkofagi, tak bym powiedział, tych, którzy zginęli. Wika Czarnowski, Rogaczewski, ksiądz Komorowski i jest tu cała masa takich. Oddali życie za Gdańsk, za Polskę. Jeżeli my nie będziemy, to kto?